Cześć, Witać w ósmym odcinku serii Kariera Programisty. Jest to aktualnie ostatni planowany odcinek z tej serii, dlatego dzisiaj będzie takie odpowiadanie na pytania, na pytania z komentarzy na YouTube, z wiadomości prywatnych, na YouTube, na Facebooku, z maila itd. By nie marnować waszego czasu, zamieściłem listę pytań w opisie filmu. Tam macie również linki do kliknięcia, by przewinąć sobie film na konkretny czas z konkretnym pytaniem, ponieważ pewnie większości nie będą interesować wszystkie pytania. A jeżeli interesują was wszystkie, to możecie oglądać wszystko po kolei. Zapraszam. Pierwsze pytanie, które mam na liście, to różne formy współpracy jako programista z firmami, czy to jako działalność gospodarcza, czy umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie. I co w tym przypadku warto pamiętać, to to, że takie informacji nie należy szukać w internecie i na podstawie nich decydować. Myślę, że jeżeli jesteście na takim etapie, że warto się zastanowić nad taką optymalizacją, to generalnie stać was na wizytę u doradcy podatkowego i. Generalnie wszystkie sprawy związane z urzędami, by spokojnie spać, nie bać się o to, że nagle przyjdzie wam papierek z urzędu, że o tu coś się nie zgadza. To warto mieć doradca podatkowego o takich decyzji i nie szukać takich informacji w internecie, bo naprawdę nie warto. Szkoda czasu i nerwów. Doradca podatkowy to jest świetna rzecz. Też bardzo, bardzo mnie uspokaja, jak często załatwiąc coś do doradca podatkowego, otrzymuje jakiś papier, jakąś, jakąś kopię czegoś, co do urzędu poszło i na tym jest informacja, że jeżeli coś się nie zgadza to urząd kontaktuje się bezpośrednio z takim doradcą podatkowym, a nie marnuje mojego czasu, więc polecam doradców podatkowych takich rzeczy, a takich rzeczy nie szukajcie w internecie, jak to zrobić, bo szkoda nerwów, szkoda spokojnego snu i szkoda waszego czasu. Kolejne pytanie, które mam na liście, to ile czasu należy poświęcić na naukę programowania, by zacząć pracę jako junior developer, czy może rok wystarczy? Tutaj pytanie jest trochę źle postawione. Lepszym pytaniem byłoby, co należy potrafić, by taką pracę znaleźć, Oczywiście jest to zależne od stanowiska, czymś innym jest web developer, front czymś innym jest jakiś full-stack developer, typowy back-endowiec i tak ale myślę że dobrym przykładem jakiegoś zadania, które warto sobie zrobić, by zweryfikować samego siebie, czy to potrafimy i przy okazji jest to dobre zadanie do CV, jest napisanie jakiegoś backendu, endu na przykład biblioteki, jakaś funkcjonalność dodawania tam książek, usuwania, edytowania, jakaś logika, która sprawdza, czy dany czy dany użytkownik nie przetrzymał książki, czy ma jakąś karę do zapłacenia i tak dalej. Taka logika po stronie serwera. Jakiś web serwis, który ten serwer udostępnia. Następnie napisać klienta, który, który korzysta z tego web serwisu, czyli na przykład aplikacja androidowa, która korzysta z tego backendu, który napisaliście, gdzie można sprawdzić, jakie książki są na przykład dostępne w tej bibliotece. Następnie wypożyczenie ich, sprawdzanie, czy mamy karę do zapłacenia. Później ewentualnie inny klient dla pracownika tej biblioteki, który może sprawdzać, kto jakie książki pożyczył, czy nie zalega nikt z płatnościami kar i tak dalej? Gdy napiszecie coś takiego i następnie zweryfikujecie to rzeczywistością. Czy taka weryfikacja rzeczywistością wygląda tak, że aplikujecie do jakiejś pracy, gdzieś na rozmowę kwalifikacyjną, pokazujecie, OK, zrobiłem to i to. Chciałbym się załapać jako junior, czy jest to wystarczające, czy może powinienem się jeszcze czegoś nauczyć i myślę, że większość firm powinna w sensownie Wam powiedzieć, że na przykład jest to, jest to ok, dajemy Wam szansę jako junior, ewentualnie jest to za mało, powinieneś potrafić jeszcze to i to, czyli takie weryfikowanie rzeczywistością, zrobienie czegoś, na przykład takiego projektu, jak przed chwilą opisałem, następnie aplikowanie do jakiejś firmy, by po prostu uzyskać feedback, by dowiedzieć się konkretnie, co w Waszym przypadku jeszcze Wam brakuje. Pamiętajcie, by nie popadać w taką pułapkę, jak myślę, jak, jak myślał zadający to pytanie, że czy wystarczy uczyć się rok, 5 lat, 2 lata. Zawsze uczcie się z takim nastawieniem, że chcę zrobić taki i taki projekt, co się muszę uczyć, by ten projekt zrobić. Następnie ten projekt zrobicie, dołączycie go do swojego CV, aplikujecie do jakiejś firmy i wtedy się konkretnie dowiecie, jest to wystarczające. Jeżeli nie, to co brakuje? i następnie zbieracie te informacje, co brakuje. Na przykład po rozmowie kwalifikacyjnych w dwóch, trzech firmach może tych informacji być trochę więcej. Zróbcie sobie listę tego, co brakuje, staracie się to poprawić, aplikujecie kolejny raz i nadrabiacie to, czego brakuje i to tyle. Jak już jesteśmy przy rekrutacji, to przejdźmy do popularnego pytania, które parę osób przysłało. Jak odpowiadać na pytanie, jak widzimy się za pięć lat? Myślę, w przypadku programisty nie jest to aż takie częste pytanie, ale dużo osób o to pytało, więc będzie odpowiedź. W przypadku tego pytania należy się zastanowić, jak mamy zamiar się rozwijać w kontekście stanowiska, na które aplikujemy na przykład mamy zamiar specjalizować się przez jakiś czas we endzie ale w perspektywie pięciu lat planujemy zostać full-time developerem. To jest na przykład taka odpowiedź. Innym przykładem takiej odpowiedzi w kontekście konkretnej firmy może być to, że na przykład zerknęliście sobie na oferty pracy danej firmy, widzieliście, że szukają specjalistów od baz danych, ale szukają również testerów. Uważacie, że macie odpowiedni skillset na testera, którego szukają, ale w perspektywie pięciu lat chcielibyście być specjalistą od baz danych i że myślicie, że ta firma jest odpowiednia, aby się tam tak rozwijać w tym kierunku, by zacząć jako tester, a później za jakiś czas przejść na specjalistę od baz danych, to myślę, że taka szczera odpowiedź, jak chcecie zacząć, jak chcecie się rozwinąć w przeciągu tych pięciu lat, taka odpowiedź byłaby bardzo dobrze widziana. Kolejne pytanie, bardzo popularne pytanie jest to, co zrobić, jeżeli skończyliśmy liceum i boimy się, że zmarnujemy pięć lat na studiach, czy może nie lepiej iść w kierunku zdobywania doświadczenia zawodowego i może olać te studia. I myślę, że nie ma co demonizować tych studiów, przede wszystkim w przypadku studiów, na które idą osoby zainteresowane danym kierunkiem, czyli na przykład zainteresowane informatyką, to nawiązujemy znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach, co się bardzo przydaje w przypadku jakichś wspólnych projektów, wspólnej nauki, która jest bardziej motywująca, jeżeli mamy, mamy osoby, z którymi się wspólnie uczymy. Na wybór na pewno ma wpływ to, gdzie mieszkacie, czy macie w okolicy jakąś uczelnię, na którą możecie iść bez przeprowadzki na do innego miasta, ponieważ no nie zawsze jest to łatwe, nie każdy ma na to środki i w takim przypadku warto porozmawiać z absolwentami tej uczelni albo z osobami, które tam studiują, czy jest tam w ogóle coś przydatnego, co im się przydało, czy kompletnie odradzają. Czyli taka decyzja w przypadku każdej osoby będzie trochę inna, czy może macie taką sytuację, że bez problemu możecie się przeprowadzić do innego miasta i tam studiować. Czyli myślę, że generalnie warto spróbować przekonać się na własnej skórze, jak te studia wyglądają, na konkretnej uczelni, którą wybraliście, po semestrze czy roku zdecydować, czy ma to sens. Najlepiej porozmawiać jak najwięcej z absolwentami danej uczelni, z osobami, które tam studiują, czy mi się to przydaje, czy nie. W międzyczasie można się rozglądać za miejscem pracy, popatrzeć, jakie są tam wymagania, czy wymagają uczelni, czy nie. Myślę, że w przypadku programisty zawsze umiejętności praktyczne są, są wyżej cenione niż uczelnia. Może być to też kwestia indywidualna, po prostu niektórzy lepiej uczą się na uczelni, gdzie mają po prostu otoczenie, które uczy się w konkretnym kierunku, bo sami się na przykład nie potrafią zmotywować. Nie jest to tak, że ktoś Wam powie, o, jako programista, olej studia, nie są Ci potrzebne, ponieważ niektórzy po prostu lepiej to załapią, będąc na uczelni, wśród osób, które też się tego uczą. Natomiast studia zaoczne radziłbym wybrać, jeżeli jesteście taką osobą, która jest bardziej samoukiem, jeżeli jesteście pewni swoich umiejętności, umiejętności uczenia się, że potraficie umiejętności umiejętność opanować samemu, że na przykład uczycie się lepiej samodzielnie niż w kontekście jakichś studiów, gdzie macie dużo innych obowiązków, jak na przykład matematyka, fizyka i wolicie skupić się bardziej na programowaniu, to myślę, jeżeli faktycznie czujecie się dobrze jako samouk, to studia zaoczne mogą być dobrym wyborem, a jeżeli czujecie się bardzo pewnie jako samouk i widzicie, że macie konkretne umiejętności, które pozwalają wam Robić całemu zlecenia, czy ewentualnie znaleźć już pierwszą pracę jako programista, to wtedy można się zastanowić nad w ogóle zrezygnowaniem z uczelni. Ale generalnie, tak jak mówię, jest to kwestia indywidualna. Myślę, warto spróbować przynajmniej ten jeden semestr i dopiero, na i dopiero na podstawie doświadczeń podjąć decyzję, a nie na podstawie tego, co ktoś mówi w internecie. Kolejne pytanie dotyczy Xamarinu. Czy myślę, że pisanie aplikacji na poszczególnych platformy zostanie wyparte przez pisanie w jakiejś jednej technologii? Myślę, że pisanie multiplatformowe, jak na przykład Xamarin. Jest przyszłościowe, ale aktualnie mamy tyle dużych graczy na rynku, że nie przebije się przez długi czas jedna technologia, która to wszystko zdominuje. Myślę, że żadny z tych dużych graczy tego nie dopuści. Kolejne pytanie dotyczy mojego e-booka. Kiedy będzie on dostępny w księgarniach? Aktualnie nie planuję, by pojawiać się w księgarniach, ponieważ mając jakiś tam zasięg w internecie jako bloger jest to po prostu finansowo dużo bardziej opłacalne sprzedawać go samemu, bezpośrednio. Może za jakiś czas, ale aktualnie nie. Kolejne pytanie jest o to, jaki swój projekt dołączyć do CV. Dana osoba przedstawiła cztery swoje projekty i zapytała, który z nich dołączyć, czy może te dwa najlepsze, czy może wszystkie. I zasada jest taka, że zawsze jakość ponad ilość. Osoba, która będzie sprawdzała Twój projekt, prawdopodobnie i tak nie będzie miała za dużo czasu i sprawdzić tylko jeden na HiBI trafił. Więc, jeżeli załączysz 4, i akurat na chybił trafi, to osoba wybierze najgorszy, no to masz pecha, dlatego zawsze myślę, że warto załączyć jeden najlepszy, ewentualnie dwa maksymalnie. Myślę, że więcej niż dwa nie warto załączać. Kolejne pytanie, powiązane z poprzednim, jak dołączać te projekty do CV? Ktoś napisał, czy jako załączniki do maila, i myślę, że jest to bardzo popularny błąd. Projekty należy wrzucać na GitHuba i wrzucać tylko linki do poszczególnego projektu do CV, ewentualnie. Ewentualnie link do naszego profilu na GitHubie, ale najlepiej do konkretnego projektu, który chcemy pokazać. Kolejne pytanie, takie bardziej luźne: Czy chodzenie po sieci może być źle spostrzegane przez pracodawcy? Myślę, że jest to w przypadku programisty bardzo specyficzne, ponieważ ilość poświęconego czasu na pracę nie równa się efektom. Więc jeżeli będziemy 8 godzin się wpatrywać w ekran, sfrustrowani, to nie przejdziemy czasami kroku dalej. A czasami zobaczenie jakiegoś śmiesznego filmu na YouTube, czy zobaczenie jakiegoś obrazka, który kolega obok podesłał, nie ma najmniejszego wpływu na to, że jesteśmy mniej produktywni. Czasami wręcz przeciwnie, przez to, że się zrelaksujemy. Czasami nawet zagramy przez chwilę jakąś gierkę flashową, normalnie w pracy, ma pozytywny wpływ na efekty pracy. Więc w przypadku programistów nie jest to jakoś źle widziane, że. Przychodzimy do programisty i widzimy na monitorze, że tam jakiś śmieszny obrazek jest, czy film na YouTube. Ostatecznie pracodawca obchodzi, czy praca została wykonana, czy zespół programistów zrobił zadanie, które było na dany tydzień, na dane dwa tygodnie, na dany miesiąc, a nie obchodzi go to specjalnie, czy ktoś oglądał w ciągu dnia przez pół godziny jakieś filmy na YouTube, czy, czy grał przez chwilę jakąś gierkę flaszową. I ostatnie pytanie, które mam na liście, co mógłbym doradzić komuś, kto chce zwiększyć popularność swojego bloga związanego z IT, albo niekoniecznie związanego z IT. To myślę, że najważniejszy to jest efekt kuli śniegowej, czyli wrzucanie regularnych materiałów, które przyciągają ruch przez wyszkiwarki internetowe. Czyli macie więcej materiałów na no różne słowa kluczowe, to bardziej prawdopodobne, że ktoś trafi do wyszkiwarki Google'a albo na przykład w przypadku kanału YouTube, do wyszkiwarki na YouTube, ponieważ aktualnie chyba wyszkiwarka na YouTube jest po Google drugą największą wyszkiwarką i przy okazji wyniki z YouTube pojawiają się również w Googleu. Czyli taka podwójna korzyść. Drugi plus takiego regularnego wrzucania to jest to, że ludzie się łatwo przyzwyczajają do czegoś, czyli jeżeli wasz nowy materiał wychodzi zawsze w poniedziałek, co dwa tygodnie na przykład, to generalnie ludzie wracają i to jest to taki stały ruch. Gdy zdobędziecie stałego czytelnika, to łatwiej go utrzymać niż zdobyć nowego. Kolejna rzecz to poświęcanie czasu na promocję swoich materiałów. Generalnie jest zasada, że tyle samo czasu, ile poświęcamy na tworzenie materiału, należy poświęcić na promowanie go. Czyli aktywność na różnych portalach społecznościowych, czyli profil na Facebooku, aktywność w różnych grupach Facebookowych, różne mikroblogi, na przykład w przypadku bloga IT, macie mikroblog na forprogrammers.net, to można zawsze trochę ruchu zdobyć. Na wykopie macie mikroblog, są różne fotoblogi, z których można ruch zdobywać, przez wrzucenie jakiegoś zdjęcia z linkiem do artykułu zawsze zdobywacie ruch, czyli generalnie nim na większej ilości portalu społecznościowych jesteście. Tym więcej potencjalnie możecie ruchu zdobyć. Należy oczywiście śledzić, jakie działania przynoszą, jakie efekty. Jeżeli jakiś portal przynosi Wam 1% ruchu, a wymaga tyle samo pracy, co inny portal, to warto po jakimś czasie się skupić tylko na tych portalach, które przynoszą najwięcej ruchu. To tyle, regularnie wrzucać materiały, poświęcać czas na promocję, ich budować kulę śniegową, przyzwyczajać ludzi, by wracali generalnie, regularnie, tworzyć materiały i poświęcać czas na promocję. To tyle. To tyle z tych pytań, które sobie wynotowałem. Najwięcej ich było na Facebooku, trochę na YouTubie. Jeżeli macie więcej pytań, to możecie zadawać je w komentarzach. Postaram się w miarę regularnie odpowiadać. To tyle. Cześć!